Po lewej stronie wykresu zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udźwig wózka wskazany na tym diagramie to 2,5 tony. Pod wykresem zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 800 mm, czyli 80 cm. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 1,6 m. Na wykresie zaznaczona jest także maksymalna wysokość podnoszenia tego wózka, która w tym przypadku wynosi 3300 mm. Jeśli na diagramie nie ma podanych innych wysokości podnoszenia, to znaczy, że nie wpływa ona na redukcję udźwigu, i podczas rozwiązywania zadań zawsze korzystamy właśnie z tego parametru. Zadanie: W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek, określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B. Aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Jeśli ładunek pobierać będziemy wózkiem od strony B, to należy podzielić 1300 mm na pół, gdyż odległość środka ciężkości, jak sama nazwa wskazuje, będzie znajdowała się na środku pobieranego ładunku, czyli w odległości 650 mm. Następnie na dolnej skali należy odszukać i zaznaczyć tę wartość. Na skali nie ma zaznaczonej wartości 650 mm, ale w przypadku diagramów kreskowych zakładamy szacunkowo, że punkt ten znajduje się pomiędzy 600 a 700 mm. Z tego miejsca jedziemy pionowo do góry, aż do momentu przecięcia z linią oznaczającą wysokość podnoszenia. Teraz należy ustalić maksymalną masę ładunku. W tym celu od punktu przecięcia jedziemy poziomo w lewo i odczytujemy wartość. Jak już wcześniej zostało powiedziane, w przypadku wykresów kreskowych należy przyjąć szacunkową masę ładunku. W omawianym przykładzie będzie ona nieco mniejsza niż 1600 kg, a zatem można przyjąć, że w tym zadaniu maksymalna masa ładunku wynosi 1500 kg.